Hej, dzisiaj zobaczycie cztery kuchenki elektryczne nazywane również maszynkami elektrycznymi. Takie kuchenki służą do podgrzewania różnych płynów, czy też jedzenia wrzuconych do różnych garnków i patelni postawionych na elementach grzewczych kuchenki. Przemysłu zmechanizowanego sprzętu domowego Prenon. Później było Zrzeszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Wyrobów Powszechnego Użytku Prenon. Nazwa Prenon funkcjonowała w okresie PRL w latach 1974-1989. W skład Zjednoczenia wchodziły różne przedsiębiorstwa, m.in. Selfa ze Szczecina. Firma Selfa produkuje sprzęty elektrogrzejne od 1955 roku. Początki firmy sięgają 1932 roku. Obecnie ta firma eksportuje swoje produkty do Szwecji, Niemiec, Rosji, Ukrainy, Litwy. Druga kuchenka pochodzi z firmy Polan Farel, typ KZP10. Właściwa nazwa firmy to Zjednoczenie Sprzętu Oświetlnego i Elektromechanicznego Polan. Zjednoczenie Polan zostało założone w grudniu 1971 roku. Zjednoczenie zostało rozwiązane w 1998 roku. Firma Farel wywodzi się z powstałych w 1948 roku na terenie byłych niemieckich koszar centralnych warsztatów sprzętu sportowego. Zakład należał do Zjednoczenia Prenon, a następnie do Zjednoczenia Polan. Trzecia kuchenka jest firmy Prenon i posiada dwie spirale grzejne, czyli można na niej jednocześnie postawić na przykład dwa garnki. I w tej kuchence mamy ustawioną pokrętną temperaturę grzania. Jak działa kuchenka elektryczna? Kuchenka po podłączeniu do prądu zmienia energię elektryczną na ciepło. Prąd przepływając i robiąc zwarcie przez płytę lub spiralę grzejną, żelinną lub ceramiczną, powoduje nagrzewanie się tych elementów. Prostą i nieskomplikowaną konstrukcję. Podłączamy ją do prądu tą wtyczką. Jak widzicie, prąd biegnie kablem od wtyczki, którą podłączamy do gniazdka, bezpośrednio do dwóch przewodów znajdujących się w tym miejscu.
podłączone do spirali grzejnej, która po chwili się nagrzewa. I znajdują się w nich dodatkowe pokrętła do regulacji poziomu ciepła. Ta kuchenka ma najmniejszą moc grzania w wysokości 800 W. Ta obok ma moc 1000 W, a ta trzecia ma 1200 W. Im większa moc kuchenki, tym mocniej ona grzeje i więcej pobiera prądu z sieci. Czwarta kuchenka jest typu KSS 15A i działa tak samo jak reszta kuchenek. Obecnie w Waszych domach częściej używa się kuzynów kuchenek.